Urzędujący obecnie jeszcze prezydent nie przyznał nam żadnej dotacji na funkcjonowanie, na wsparcie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi. Te osoby były, są i będą, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy mówimy tak wiele o kryzysach psychicznych, prawda, gdzie zagrożona jest młodzież i nawet dzieci. Powiem tak, my sobie pewnie jakoś poradzimy jako stowarzyszenie, natomiast taka dyskryminacja ze strony władz jednej z niewielu organizacji bardzo źle świadczy o urzędującym prezydencie. Jeszcze chcę powiedzieć, że dzisiaj wśród nas są te osoby, którymi od drugi rok zajmujemy się zupełnie wolontarystycznie. Nie mamy ani grosza na ich wsparcie, na działania środowiskowe. Może zechcą się wypowiedzieć, może będą na tyle odważni, że powiedzą dwa zdania na ten temat. Ja jeszcze chcę powiedzieć tylko tyle, że prowadzimy jako Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie niepubliczną szkołę dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. To jest szkoła UNIEP. Ona jest skierowana głównie dla dzieci ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Jest to mała szkoła, niepubliczna, na prawach publicznych. Szkoła jest absolutnie bezpłatna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy to już wszystkie problemy? Nie wierzę, że to były wszystkie problemy, bo pewnie jednak środowisko. Proszę bardzo. Nazywam się Aleksandra Kaczmar i powiem tak. Ja choruję na epilepsję. Mam mamę, która jest niepełnosprawna i jest na wózku, bo już nie umie chodzić, żeby, bo w Gliwicach jakoś w Polsce wprowadzili tylnych, tylko że musi dojeżdżać co jakiś czas i kombinować, żeby tam dojechać, żeby spożyć lek w Kropówce i nie wprowadzają tego, bo do Raciborza, bo jest to niemożliwe, a ja się martwię o to, bo już nie mam taty, bo już nie żyję i że stracę drugiego rodzica i sobie nie poradzę. Żeby to ten lek wprowadzić do Raciborza też, bo niekiedy nie ma mama jak tam dojechać i no, że stracę drugiego rodzica i sobie sama nie poradzę. Mhm.